Dzisiaj internet ma około 2 zettabajtów danych. Jeżeli mówimy o wadze, to będzie to około 2, może 4 kilogramów, czyli tyle co łubianka truskawek. W 2011 roku to było 50 gramów, czyli tyle mniej więcej co jedna truskawka, tak więc widać, że ten przyrost jest dość duży. Danych przesyłamy tak dużo, że tak naprawdę ciężko jest nam to policzyć, bo mówimy, że w ciągu godziny no to będą jakieś petabajty danych tak naprawdę, ale myślę, że to jest ciężko tak naprawdę oszacować, bo ta komunikacja cały czas przybiera. Ona też nie jest regularna, natomiast mówimy o bardzo dużych ilościach danych. To już nie są gigabajty, to nie są terabajty, mówimy często o petabajtach, nawet o zettabajtach w tej chwili. Dzisiaj internet to około 2 zettabajty danych, natomiast cały czas ilość informacji dynamicznie rośnie, bo około 40% rocznie. No i szacujemy, że do 2020 tak naprawdę będziemy mieć do czynienia z 40-45 zettabajtami danych w ogóle. No taka ilość informacji oczywiście wiąże się z tym, że internet ma coraz większy wpływ na nasze życie, ale przede wszystkim na gospodarkę, na rynki finansowe. Tak więc ewentualna przerwa w dostępie do internetu, no myślę, że byłaby bardzo odczuwalna dla nas wszystkich, bo mówimy tutaj o codziennej komunikacji, ale też mówimy o działaniu przedsiębiorstw, po prostu usług. Na szczęście internet od zawsze był projektowany w ten sposób, aby niezawodność była jedną z podstaw sieci, bo to jeszcze pewnie początki jakby sieć militarna, tak? No ona właśnie miała być niezawodna, więc myślę, że tutaj jesteśmy relatywnie bezpieczni.